z tej strony Zywek, witam was w piątym już odcinku z gry właśnie o Dziadku Mrozie i Wanie i Nasce. I chyba teraz już od razu na początku odcinka się odczarujemy. Witaj, Dziadku Grzybie. Witaj. No. Tak, tak. A nie, jeszcze nie. Zwróciłem trafię. Okej, jeszcze mamie. Okej, to jeszcze muszę iść do mamci i coś zrobić z dyszlem. Coś zrobić z dyszlem. Tam już raczej nic nie miałam do zrobienia, więc... Więc wszystko powinno pójść dosyć gładziutko. Bierzesz drągal na tratwę. Sium, 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 sium. Pięknie pływasz. Ale trochę długo ta animacja. Połowa budżetu gry pewnie na to poszła. Tu jest drąg. Niby po co mam? Po co? Może spiłuj. Nie. Tego nie mogę użyć, bo coś potrzebujemy dać do wozu. My wzięliśmy drąg, ale nie wiem, czy mogę go oddać. No mogę go oddać. No to spoko. Co on się tak kręci? Już jest odmieniony? Nastieńko! Ja bym uciekała. Że Wania wreszcie przełamała. Ja bym uciekała. To wielka ulga. Dobrze, dzieci. Resztę opowiem wam jutro. Babciu, dzisiaj. Proszę, nie przerywaj. Prosimy, opowiadaj dalej. Jeszcze nie jesteśmy śpiący. Nie, jest po pierwszej. Jeszcze odrobinę. Gdy tylko zaniepokojona Nastinka wróciła do domu znad jeziora, macocha zbeształa ją za powrót, mimo że pniak jeszcze nie zakwitł, jak sądziła. Na próżno Nastinka próbowała wyjaśnić jej, że pniak już kwitnie. Na próżno opowiadała jej o swym spotkaniu z Iwanem. Nikt jej nie wierzył, z wyjątkiem ojca. Jakie to dziwne. Przecież wiedzieli, że Nastinka nie kła... Co było potem, babciu? Kilka dni później macocha postanowiła, że Marusia musi wyjść z... Normalne. Zawołała więc Nastinkę i tak jej przykazała. Że ma jej oddać swojego faceta. Mamo! Ja chcę wyjść za mąż! A teraz wszystkie dziewczyny, które mnie oglądają, nie bierzcie z niej przykładu. Chodź tu! Skończyłaś już swoją robotę? Tak. Ile umeblowanie matko się zmieniło. A nie, kamera. Teraz mówisz? Już setki razy ci mówiłam, że jak skończysz jedno zajęcie... Zawkurzająca baba. Jakbym rzucała grochem o ścianę. Mamo! Ja chcę wyjść za mąż! A ta jeszcze gorsza. W mamusie się wdała. Piękny dzień w naszym miasteczku. Zjawi się u nas sporo ludzi z sąsiednich wsi. Sądzę, że będzie też i babka Lwowna. Powiedziałam jej, by zorganizowała swaty dla naszej kochanej Marusi. Maga kochanej. Idź spytać ją, którego dnia mamy się spodziewać zalotnika i jego rodziny. Historia jak w Kopciuszku. Oto portrecik Marusi. I Marusia taka. Będzie potrzebna. Powiecie. Powiedz jej, że dla mojej uroczej Marusi narzeczony musi być najlepszy. A jakże inaczej. I najbogatszy. I najbogatszy. I najprzystojniejszy. Ktoś się za dużo Disneya naoglądał. Samo przez się. No, idź już. Tak, pani matko, już biegnę. Pani matko, kopnię ją w tyłek. Leniwa niezdaro. Jaka Marusia, matka. Jak z jakiegoś, nie wiem, z tego, z kryminału. Okej, czyli to mam tylko na drogę. Zmieniło się trochę wystrój. Rynek rozstaje, na rynek idziemy. I tu będzie jakaś swatka. Dzień dobry, babko Lwowna. Dzień dobry, Nastinko. Co cię do mnie sprowadza? Chcesz może wyjść za mąż? Chciałabyś, abym znalazła ci męża? Nie wiem, ale ta laska z tyłu blondyna jest fajna. Ona potrzebuje. Moja siostra Marusia chce... wyjść za mąż, tak już sobie przypominam.
Rozmawiałam z jej matką. Tak, leniucha Marucha chce zostać leniucha Marucha. Jest łagodna. I leniwa. To wystarczy, oszczędź mi reszty. Masz przy sobie jej portrecik? Proszę. Ojej, czy to Marusia? Nie widziałam jej już całe wieki. Cóż znaleźć takiej męża? Czekaj, zdaje się, że mam dla niej kandydata. Ale to nie będzie łatwe. Na zaręczynach Marusia musi wyglądać dużo lepiej. Musi to jest ciężkie. I założyć diadem. Diadem! Warkocz można kupić u perukarki Miny, ale co z diademem, to nie wiem. Dobrze. Gdy będziesz już mieć warkocz i diadem, przyjdź do mnie, a ja ci powiem, kiedy będą zaręczyny. Do widzenia, pani. Do widzenia, Nastieńko. Jasneczko. Patrzcie, jakie to proste. Wystarczy Hej, mieć. Jak się masz? On mnie już nie kocha. Kto? Sasza? Tak. On. Aż kochana Mino, to niemożliwe. Chyba sama w to nie wierzysz. Przeczytaj to. Proszę. To list pożegnalny. Sasza odszedł. Pisze, że nie chce się już ze mną widywać. I że rodzice znaleźli mu lepszą narzeczoną. Jestem taka nieszczęśliwa. Tak mi przykro. Co mam robić, Nastieńko? Cóż... Gdybym nie rozmawiała z Saszą jeszcze 3 dni temu, to może by mi gadałam pomyślała, z Saszą? Że to prawda, ale... Mina. Mina, jesteś za ładna, możesz mieć każdego. Ale... Dobra, kochasz go. Coś mi się w tym nie podoba. Wiesz co? Dobrze. Mino? Tak. Czego potrzebujesz? Warkocz. Wiesz, Marusia wychodzi za tak, mną. No. No i? A babka Lwowna kazała Stinko. Zajrzyj do mnie jutro wieczorem, a wymyślimy coś z tym warkoczem. Dobrze? Jesteś tak dobra. Dziękuję ci. Dobra, ona mi potem pomoże. A diadem? No, kochanie, wiesz może, gdzie da się kupić diadem? Zapytaj kupca. Może on... Dobra. To jest kupiec. Widać z daleka. Dzień dobry. Czym mogę służyć, panienko? Fajny ma głos. Co pan sprzedaje? Wszystko. Od gwoździ do mioteł. Wszelkiego rodzaju sprzęty domowe. Dziś mam specjalną propozycję. Kobiałki, chleb i inne wypieki za jedyne 2 ruble. Wielka okazja. Tylko dziś. Kupuj lub nie. Jedyna szansa. Nikt nie pożałuje. Dziękuję, ale na razie niczego mi nie potrzeba. Proszę wybaczyć mi tę ciekawość, ale co się stało z pana ręką? Lepiej mi o tym nie przypominać. Napadli go. Ich herszt. Rusłan związał mnie i porzucił zakneblowanego pod wielkim drzewem. A potem pojawił się bohater. Bohater? Widział który go pan? Ci nie pomógł. Nie, nie widziałem. Powiedział mi, że nie ma czasu i zostawił mnie, nędzny prostak. To musiał być mój kochany Wanie. A co było potem? Co za pytanie. Mój kochany? Przepędził rabusiów, a jakąś minutę po jego odejściu zdołałem się uwolnić z więzów i uciec. Miło mi to słyszeć. Najważniejsze, że pan przeżył. Cóż, przyznam... Tak, ale kto mi zwróci moje pieniądze? Ach, wiem. Dobra, i powywierzasz jej. Super. Miałaś się spytać o diadem, geniuszu. Muszę... Aha, to się popytać, widzę, o diadem. Różne, że sądzę, że jeśli spytam kupca, co sprzed... No to miałaś się go spytać. Czy nie ma diademu? Nieważne. Co on tu pisze w tym liście? Nie widzę. Dobra, z chłopcem może. Pójdziemy do mrocznej uliczki. Nieźle, dziękuję. Czekasz tu na kogoś? Tak, na jednego chłopca. Chcę się na nim zemścić. Zemścić? Właśnie. Wczoraj razem z 2 innymi łobuzami rzucił mnie do jeziorka za wioską. Wziąłem na niego nożyczki. Gdy będzie tędy przechodził, schoczę na niego i... To doprawdy niegodziwe z jego strony, by wrzucić cię do jeziora. Ale czy uważasz, że nożyczki to... Bierz maczetę! Tak jest, dokładnie. Przetnę mu szelki, a wtedy spodnie mu opadną. Okej, tak też może być. Będą się z niego naigrywać. Ale przecież aż tak się przez niego nie naczerpałeś. Aż tak? Jak myślisz? Mam rację? Zdjęcie mu spodnie i zawrócenie do wody? A cóż, może masz rad? Wreszcie dochodzimy do czegoś. Przemyślałeś to? Teraz możesz dać mi nożyczki. Dać, mówisz? Dobra, za co się wymieni? Zamieńmy, dobrze. Umowa stoi. Ale co ty chcesz w zamian? Pierścienia cię raczej nie oddam, bo to twój zaręczynowy. Od kolesia, którego znasz, nie wiem, minutę. Wóz. Wóz z budą.
Ciekawe, czy zresztą i tak mi się nie przyda. Co to jest? Do wróżki. Nawet nie wiedziałam, że ta gra będzie taka rozbudowana. Jaka wróżka. OMG. Dzień dobry, pani. Czy to Nastieńka? Witaj, moje dziecku. Co cię do mnie sprowadza? Skąd pani mnie zna? Jest przecież wróżką. Jestem wróżką. Widzę przed sobą rzeczy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Naprawdę? Tak. Nie, na żarty. Mogę. I wiem, dlaczego do mnie przyszłaś. Normalnie nie ma takich wróżek. Od Saszy, chłopca mojej przyjaciółki Miny. Sasza napisał, że znalazł sobie inną narzeczoną. Podejrzewam, że to nieprawda. Rozmawiałam z nim niedawno. Niecierpliwie wyglądał nie wiem, który to. Powiedział, że ją kocha i chce, by została jego żoną. Poza tym zauważyłam, że list wydziela jakiś dziwny zapach. Dziwny zapach? Rzeczywiście. Ktoś podrobił. To dziwne, naprawdę dziwne. Minu, nie chcę cię więcej widzieć. Znalazłem piękniejszą narzeczoną. Musiało się stać coś złego. Czuję to, ale nie mogę nic, proszę. Niech pomoże. Potrzebuję pomienia. Tajno, powinnam była o tym pomyśleć. Już biegnę do domu. Poczekaj chwilę, posłuchaj. Nie świecę. Od dłuższego czasu zabiegam u ojca Nikity o wielki złoty świecznik. Ojciec nie Nikita. Jeśli zdołasz go namówić i przyniesiesz mi ten świecznik, pomogę. Każdy co się ode mnie chce. Nie ma bezinteresownej widzę miłości. Tylko jak ty mi coś dasz, to ja tobie też coś dam, tak? Mogę gong zabrać? Pięknego, ciekawe. Nie wolno uderzać w gong chyba. Gdzie jest wyjście? Na ulicę. Nastinko, wypadł na ulicę. I przepraszam, że tak się odchylam, ale starość nie radość. Stara dupa już jestem. Więc pobolewają mnie strasznie plecy, a siedzę na skraju, żeby być dosyć blisko mikrofona, bo mi się nie chciało przybliżyć krzesła. Oj, teraz jest super. Idealnie. Cześć, żebraku. Trochę pieniędzy. Przepraszam. Ale ja nie mam pieniędzy. Muszę zdobyć złoty świecznik dla wróżki. Tak? O co ci chodzi? Słyszał pan o jakimś? Oczywiście, że nie. Gdybym słyszał, nie siedziałbym... Dobra, to on nic nie wie. Aha, co? Dobra, już działa. Nędza. Proszę mi powiedzieć, dlaczego stał się pan żebrakiem? Bieda z nędzą. To ubóstwo zaczęło się od mojej... Zawiści chciwości. Kiedyś w tej samej wiosce, co mój brat. Ja byłem bogaty, a mój brat biedny. Pewnego dnia użalał się nad sobą. Och, moja nędzo, moja wielka nędzo. Nędza przyszła do niego. Dobrze, że nie bieda. Nie frasuj się i chodź ze mną na swoje pole. Mój brat posłuchał i poszedł za nią. Gdy znaleźli się na polu, nędza pokazała mu ogromny głaz. Ja nie mam takich zdolności. Podniósł go i znalazł pod nim garnek pełen złotych monet. Gdy pozbierał już wszystkie, powiedział: nędzo, zejdź pod głaz i zobacz, czy jeszcze leżą tam jakieś pieniądze. Nędza zeszła do dziury, a mój brat przywalił ją tym głazem. O kurde. Dziś jest jednym z najbogatszych chłopów. Jednak powodowany zawiścią, gdy pytałeś się, powiedział, uwolnił nędzę. Największy głupiec. Niestety nędza została przy... A, no i nędza jest z nim. Jest tak smutna. Zapytam wróżkę. Ach. Dobra, to my mu jakoś pomożemy.
Nie mamy mu co dać, pan więc... cały dr... Pomogę panu. Pójdę na targ. Aha, i... kupię, okej. Okay. Czymże? Dobra, czyli jemu jakoś pomożemy. Klasztor, no to co ma powiedzieć? Mieszka tam ojciec Nikita i Piotr Fiodor. I organista. Nie za bardzo chcę tracić czas na takie rzeczy. Wiadomo, że brat Fiodor został kiedyś rażony piorunem na tym wzgórzu. Gdy wraby to upamiętni... Ale przeżył, więc nie będziemy się tym zamartwiać. Pomóż mi, w żołądku mnie zsiadaj. Spoko, loko. Choć trzy kopiej. Nie mam aż tylu. Jaka animacja. Jestem. To dziwne. Nikogo tu nie ma? Czemu to jest tak strasznie? Hej, jest tu kto? W kościele się nie krzyczy. Może mnie nie usłyszeli? Ej, ale czemu to jest tak strasznie? Muszę sprawdzić w konfesjonale. Może tam znajdę ojca Nikity. Nie wiem, drzyj się głośniej, może cię ktoś usłyszy. A przed cyrkiem to jest tu, dobra. Myślałam, że dalej. Ale ta animacja. Kurde. Do konfesjonału, tu idź. Ja cię, popatrzcie. Ta animacja. Witaj, ojcze Nikito. Czy to ty, Nastinko? Cieszę się, że cię widzę, moja dziewczynko. Dawno cię u mnie nie było. Przepraszam, ale jestem ciągle zajęta. Wiem, wiem. Twoja nowa matka nie daje ci wytchnienia, wszyscy prawda? O tym we wsi wiedzą? Z czym przychodzisz? Potrzebujesz pomocy? Mam do was prośbę. Przysyła mnie pani wróżka z Mrocznego Zaułka. Chciałaby dostać od was złoty świecznik. Co? Ta oszustka? To niemożliwe. Mówiłem jej już parokrotnie, że nigdy nie dam jej tego świecznika. Złoty świecznik. Ciekawe, o co jeszcze poprosi? Za dużo dialogów. A jutro zażąda, abym ją przenocował w cerkwi. Widzicie, ojcze... Dzięki świecznikowi wróżka zdała odczytać pewną tajną wiadomość w... Tajną wiadomość? Co za bzdur? Jaką wiadomość? Sasza przysłał swojej... To była tajemnica. ...w którym napisał, że już jej nie kocha. Ale wróżka zbadała ten list dokładnie i powiedziała, że chyba zawiera tajną wiadomość. Posłuchajcie, ojcze, jeśli nie dacie mi tego świecznika... Wróżka mi nie pomoże i... Ja go naprawdę potrzebuję. Ojcze Nikito, błagam was. Mina jest taka nieszczęśliwa. Już dobrze, dobrze. Przekonałaś mnie. Jeśli to w dobrej sprawie, dam ci ten świecznik. A właściwie da ci go brat Fiodor. Fiodor! Fiodor! To dziwne. Gdzie on może być? Fiodor! Fiodor! Fiodor poszedł przynieść trochę wina z katakumb! To nie wiem, czy tak szybko wróci. Przepraszam. No i co? Czyżby Fiodor polazł pić wino w katakumbach? Cóż, Serkiew. Nie ma rady, Nastieńko. Będziesz musiała sama iść po ten świecznik. Do katakumb? Czyli pod ołtarz, tak? Tak. Idź, odszukaj brata Fiodora i powiedz mu, że kazałem dać ci świecznik. Och, byłbym zapomniał. Wejście do piwnicy, do piwnic. Jest obok ołtarza. Dobra, to idziemy do ołtarza. Ołtarz, do katakumb. Drzwi są zamknięte. To nie wiem, dywan? No, pod dywanem się. Dywan? Hej! Aha! Standardowe miejsce. Pod dywanem mały klucz. Ciekawe. Jakie drzwi otwiera? Faktycznie ciekawe. Zastanawiam się. Pewnie te od łazienki w twoim domu. Kobieto.
Proszę o garb. O nie, napis na ziemi. O nie. Idźcie za światłem, inaczej pobłądzicie. Nie wiem, czy to jest pora na takie zagadki. Ciemno, jak w grobie. Dobra, czujesz się nieswoje. Jak za światłem. Stop, bo tu nie ma światła. Nie mam nic, co by mi dało. Idźcie za światłem, tak? Idźcie za światłem. Dobra, ale gdzie tu jest sarkofag tutaj jakiś? Tutaj spoczywa ojciec Konstantyn II. Milutko. Stop. Ciemność, ciemność. Okej, okay, czyli mogę iść tu, tu lub tu. Idziemy w dół. A nie, nie mogę za dużo zrobić. Gdzieś coś jeszcze byłyby czułki, ale... Ale nie wiem gdzie. No, beczułki. Beczułki. Są puste. Dochodzi z nich jakiś... Przytomiony szelest. Spoko, ale ty nie masz chyba czym sobie... Ach, z błyskawicami jakby wszystko... Jakby wszystko stało w ogniu. No, powiem ci, masz fajne marzenia. Co to było? Czy tam drabina? A to nie było chyba drabiny. Do ołtarza. Może powiemy, że ciemno tam jest i nie może, nie mamy jak wejść. I się zlituje nad nami. Ciemność. Chodzimy, jest ciemno. Weź te 5 rubli. Kup kilka świec i jakieś krzyki. Dziękuję. O matko, mam z powrotem iść na targ? O ludzie. Może jakaś szybka mapa by mnie uratowała. W sensie, że wiecie, wchodzę w M. No idźżesz gdzieś tu. Idź, idź, idź. Że idę M i sobie wybieram rzeczy. O to, gdybym miała cały czas. Czark. Cerkiew? Świeca. Dzień dobry, panie. Proszę, czym służyć? Mam wyśmienite świece. Może kupisz ich? Nie, potrzebuję 5. Ile płacę? 8 świec, to daję. Proszę, oto 5 rubli. Chwileczkę. Było 5 świec. Jak sobie życzysz, panienko? Dziękuję i do widzenia. Dobra, mam 5 świec, jeszcze krzesiwo. A krzesiwo? Chciałabym kupić... Słucha? Przecież on w ogóle na ciebie nie pasuje. 0 rubla? Ale... Dla... Ach... Dobra, 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 ale... Tak, więcej nie mogę. Niech będzie, proszę bardzo. Dziękuję. Dobra, dobra, ale ona wzięła tą kasę od... Od księdza, tak? A nie mam krzesiwa. Więc co ja chcę robić bez krzesiwa? Cóż... Może on mi da krzesiwo? Proszę, wspomóż bieda zupełnie. Przyniosłam panu płaszcz, no. Bo dostrzegam pańską nędzę. Cóż za uroczy płaszcz. Jaka nędza? Dziękuję ci. Muszę go prędko schować, zanim nędza go zobaczy. Znów bym go utracił. Cieszę się, że mogłam panu pomóc. Nędza, cześć nędza. Naprawdę, wielka z ciebie nędza. Tak, wielka. Jestem tak wielka i wspaniała, i cudowna, i straszna, i dobra. Dobra? Tak, dbam o mojego dobroczyńcę najlepiej jak potrafię. Czasem pomagam mu tak bardzo, że nawet przez 2 dni nikt nie wrzuci do jego kapelusza nawet jednego miedziaka. A gdy w końcu udaje mu się coś zarobić, zabieram go. Zapraszam go na szklankę wódki albo 3. No i razem przepijamy całe pieniądze. Pypym, dobrze się z tobą żyje. Znowu nie ma nic. Nic? Jak możesz tak mówić? Dobra, ma nią. I wieść dzisiaj szczęśliwy. Ale to na szczęście nigdy. Szczęście. Dobra, nie lubię szczęścia, bla bla bla. Przemoknie. Zachoruję, umrze. Wspaniały dowód miłości, prawda? Miłości? Niewątpliwie ocalił mnie przed przeraźliwym bólem.
Cóż, to właśnie... To trochę lipa. Nie, mamo. Ty mi nic nie dasz, dobra. Nie mam krzesiwa. I teraz nie wiem, czy bez krzesiwa mi się uda. Bo ksiądz mi kazał w sumie kupić krzesiwo. Muszę się podrapać w kolano. On mi kazał w sumie kupić krzesiwo, ale ja tego nie zrobiłam. Boję się, że coś mi wyskoczy. Ja wiem, że to nie jest gra, która powinna straszyć. Ale ja się boję takich rzeczy. Dobra, mam świecę. Gdzie ja to mogę zapalić? Dobra, mam jedną świecę. O, ale mam tylko 5 miejsc, tak? Tutaj spoczywa. Dobra, tutaj spoczywa. Tam gdzieś były beczki. Tylko nie pamiętam gdzie. Stawiam, że tam. Ciemno. Okej. Beczułki. Są puste. Dochodzi z nich. Co to może? Okej, czyli to samo. Mam górę, dół i mam 3 świece. Nie zapisałam sobie. Nie wiem, czy nie powinnam sobie tego jakoś zapisać. Trafiłam od razu? Powiedzcie, że trafiłam. Półki. Są tu różne podstawki i miski. Wszystko jest zakurzone i pokryte pajęczynami. Już myślałam, że trafiłam. To jeszcze jedną świecę mogę tylko tu dać. Tam. Któż moich... Trafiłam. Pieniędzy chcę, ależ to zabawne jest. Mam już dość. A się drze. Duch przyszedł mnie porwać. Gada jak Quirrell z Harry'ego Pottera. Nie chcesz. No czego chcesz? Dobra, nie drzyj się tak. Nachlał się i tyle. Kim jesteś, żywy czy umarły? Nazywam się Nastinka. A pan to Fiodor, prawda? Skąd wiesz? Wiem, ponieważ rozmawiałam z ojcem Nikitą, który prosił, bym pana wydostała. Z katakumb? A skąd on wiedział? Być może widział pana organista. On? Nieważne zresztą, ważne, że ktoś przyszedł mnie odszukać. Podbuł zgasił mi świecę, a ja boję się ciemności. Widać po ilości butelek pustych. Masz klucz do wyjścia z katakumb? Tak. Był pod dywanem przy ołtarzu. Aha, rozumiem. Proszę, oto on. Lepiej. Dziękuję. Dobra, wziął go, idziemy. Tam masz złoty świecznik, bierz go. Puste butelki chyba mi się nie przydadzą, więc idziemy. O, już wyszłam. Szybko poszło. Dobra, ponieważ ten odcinek, jak widzicie, jest bardziej zmulony niż zawsze. Ale powiem wam, że nagle mam taki boom i mi się tak oczy zaczynają zamykać i idę spać. Normalne. W sumie jest wpół do drugiej, więc najwyższa pora. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, standardowo możecie pozostawić ślad, na przykład łapkę lub komentarz. Zapraszam do subskrypcji, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, i do Facebooka, którego link znajduje się w opisie. No i co, dziękuję za oglądanie i trzymajcie się, buziaki, cześć!